tutaj udoczku. Udoczko, to wszystko w mieście. A to jest katuszka, to jest leska. U mnie leska niemnożka 1,8 mm. Что правильно набиялась это на катушкой, не надо, чтобы она трубилась, это надо, чтобы она осталась, а леска идет хорошо так по спирали. Этот будет хорошо, больше, больше хорошо. Ну, как бы тут быть над Байкалом и не ловить рыбы омула, то есть невозможностью, dlatego koledzy тут przygotowują dzielnie do łowienia, przygotowują sprzęt. Это два бродяги приехали над Байкал, чтобы рыбку получить. Bo u nas niczego, co pokuszać. Jak my nie... By przeżyć, to trzeba złapać jakąś rybę. Uzbrojenie jest niesamowite, tylko żeby się złapała rybka jakaś. Bajkał to ogromne jezioro, ponad 600 km długości, od 20 do 40 km szerokości, a raz chyba jest 80 nawet km szerokości. Tutaj widać, że ta kolej transsyberyjska przebiega wzdłuż brzegu. Jak mówiłem, około 200 km wzdłuż brzegu. Czasami dojeżdża do 10 metrów 15 od brzegów Bajkału. Bajkał to święte morze buriatów. My jesteśmy w krainie buriatów. Mając Bajkał 1620 metrów głębokości, jest najgłębszym zbiornikiem na świecie. Nie ma takiego drugiego głębokiego. Tanganika w Afryce 1400 ma podobne jezioro tektoniczne. Nie tylko w tym miejscu, ale w wielu miejscach, właściwie w całym dookoła Bajkału, nie ma piasku. Jest bardzo mało piaszczystych plaż. Większość plaż to jest taki kamyk. Dokładnie oszlifowany, jak tu pokazuję, gładziutkie kamienie. Bajkał jest głęboki od samego brzegu, kilkanaście metrów już od brzegu jest straszna głębokość. Tutaj wyjątkowo to wybrzeże na tej buchcie, bo buchta to plaża. Jest płytko, dość daleko, może i 50 metrów, ale w większości miejsc na Bajkale to kilkanaście metrów, to już jest głębia do kilkuset metrów. Bajkał to jest jezioro, do którego wpływa 365 rzek, tak jak w roku jest dni, a wypływa tylko jedna. Bardzo endemiczna fauna i flora jest w Bajkale. W Bajkale są ryby łososiowate, które rozmnażają się w tych rzeczkach, których mówiłem jest 365, wpływają do Bajkału, tu żerują i potem powracają znowu w górę rzeczek strumieni, by złożyć ikrę. To jedna z tych 365 rzek, które wpływa do Bajkału. Ogromny zasób wody, 20% słodkiej wody na kuli ziemskiej. To przez tą wielkość, no i głębokość. Ale Bajkał tak naprawdę to jest jeszcze dużo, dużo głębszy, bo te podkłady miękkie znajdują się na głębokości 1620 metrów. Potem są takie muły, które do tej litej skały jeszcze na dno sięgają kilka kilometrów. Także to jest najgłębsze miejsce na kuli ziemskiej. Kolejny pociąg. To z ciągu 5 minut trzeci pociąg. Na tych kamieniach jak się idzie, to nie ma możliwości sobie skaleczyć nogi. Nie tak jak w innych miejscach na kuli ziemskiej, gdzie byłem, że szło się plażą o ten koral, o ten ostry kamyk można było sobie skaleczyć nogę, stopę. Tutaj można swobodnie w gołej stopie iść. Marek wczoraj miał chrzciny w Bajkale. Nie chcę opisywać tych chrzcin tutaj na filmie. To zostawiamy dla siebie samego. Bajkał jest zimnym jeziorem. Tutaj woda ma w tej chwili gdzieś 12-14 stopni.
i nie każdy może wejść w tą wodę. Ja już to próbowałem 10 lat temu, wszedłem do pasa i finish i uciekałem z tej wody, ale są tu tacy, co się kąpią. Przez wiele lat w czasie zimy układano tory przez Bajkał, by skrócić trasę kolei transsyberyjskiej o kilkaset kilometrów. Taka słynna ryba z Bajkału to jest omul, harius. I tutaj ludzie łowią to na sieci, na wędkę to raczej będzie trudno złowić tą rybę. Nie jemy tego omula i jest pyszna ta ryba. Są wakacje, więc dużo ludzi przyjeżdża rozbijać jakiś namiocik nad jezioro. Jest ciepło, w słońcu 20 kilka stopni. Będę gotował zupę grochową. To produkty. Przyprawy, marchew, cebula, ziemniaczki, czosnek. Jest trochę więcej czasu i spokojnie, więc zrobię jeszcze do popitki na kolację barszcz. A ja idę gotować zupkę. Oczywiście grochową. Pierwsze przysmażę cebulkę na smalcu. Potem dodam konserwy mięsnej. Gotuję warzywka razem i dodam zupę z proszku pire grochowe. Dodam przypraw i będzie zupa grochowa. Smaży się cebulka. Teraz gotuję barszczyk. Na oleju przysmażę cebulkę. Dodam wody. Bulionik dam. I potem koncentrat z buraczków. Zagotuję, dodam dużo cukru, soli do smaku i pieprzu i ciut majeranku, no i czosnek i będzie barszcz do zakuski na wieczór. A tam się gotuje grochówka. Podkład pod grochówkę. Tutaj ugotowana jest zupa grochowa, a tutaj jest barszczyk. Ludzie z Transiba, Bajkał. Nigdy nie sądziłem, że będę w tym miejscu nocował.
Iwan-chai. Tak nazywa się ta roślina. Na Syberii robią z niej herbatę.